Witajcie kochani, mamy tutaj silnik z BMW F10 2.0 diesel 184 konie, który po wjechaniu w kałużę zaciągnął wody. Zaraz Wam pokażę, co dzieje się z silnikiem, kiedy właśnie coś takiego się stanie. BMW F10 z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym, 184 konie, podczas ulewnych deszczy wjechało w kałużę, co spowodowało, że silnik zaciągnął tej wody, zatrzymał się w miejscu, kierowca próbował go jeszcze odpalić, no oczywiście nie udało się, bo silnik stał w miejscu, nie chciał się ruszyć. Auto przyjechało na lawecie do nas. Tutaj oczywiście wyjęliśmy wtryski, wyjęliśmy świece, wydmuchaliśmy tą wodę. Silnikiem nawet nie dało się obrócić kluczem. Stał po prostu w miejscu jakby zaspawany. Później oczywiście silnik wyjęliśmy, zaczęliśmy go rozbierać do weryfikacji uszkodzeń. No i okazało się, słuchajcie, że na drugim cylindrze jest wygięty korbowód. Tak to wygląda. Prawdopodobnie tej wody tam nie dostało się zbyt wiele, bo no wiadomo, powietrze jest sprężyste, się spręża razem z paliwem, tego paliwa jest tam dosłownie mgiełka na jedną pracę silnika, natomiast no woda nie jest tak sprężysta jak powietrze, dlatego gdyby tam tej wody po prostu więcej się dostało, ten silnik nie miałby możliwości wykonania jeszcze kilku obrotów z tą wodą. On po prostu stanąłby od razu w miejscu, zatrzymałby się i no, być może korbowód by się wygiął, ale tutaj ten silnik prawdopodobnie jeszcze chwilę pracował, jeszcze kilka obrotów wykonał z tą wodą w komorze spalania. Zobaczcie sobie jeszcze raz, jak to z bliska wygląda. Taki korbowód wygięty w takie piękne chińskie S, jak to się mówi. Elegancko. Dlaczego uważam, że silnik wykonał jeszcze kilka obrotów? Dlatego, że zobaczcie, z tej strony on jest tutaj delikatnie, tutaj coś przytarty, jakieś takie są ślady. Natomiast z tej strony, zobaczcie, on tutaj jest po całym obwodzie, jest zatarty. Tutaj ocierał o wał korbowy, ale to jest nic. Zobaczcie, jak wygląda panewka. Oczywiście wał też jest tam delikatnie uszkodzony. Ja nie sądzę, żeby dało się go spolerować. Jego trzeba by bardziej do szlifu oddać. Ale to już będzie decyzja, że tak powiem, odgórna. Co dalej z tym robimy? Także pamiętajcie na przyszłość, jeżeli padają ulewne deszcze, widzicie dużą kałużę, to zwolnijcie, nie gońcie, nie przyspieszajcie, jest wtedy większa szansa, że silnik się po prostu zatrzyma z taką wodą, nawet jeżeli ją zaciągnie. A jeżeli będziecie jechać, silnik będzie miał wyższe obroty, powiedzmy nawet te 2000 obrotów, co wcale nie jest dużą wartością jak dla silnika, wtedy prawdopodobnie stanie się coś takiego, silnik pociągnie wody, wykona jeszcze kilka obrotów z taką wodą w komorze spalania, no i co, i silniczek mamy najprawdopodobniej do wymiany. Także ku przestrodze. Także pamiętajcie, jeżeli jedziecie samochodem w ulewnych deszczach, wjeżdżacie w jakąś dużą kałużę, to pamiętajcie, żeby po prostu zwolnić, tak żeby silnik sobie pracował na wolnych obrotach, a najlepiej w ogóle nie wjeżdżać w tą kałużę,
No ale jeżeli nie daje się ominąć, a nie wygląda na tyle, żeby samochód utopić, to pamiętajcie o tym, żeby ten silnik pracował na niskich obrotach. Wtedy jest większa szansa, że nawet jeżeli zaciągnie tej wody, oczywiście prędkość ma tutaj znaczenie, bo jeżeli nie będzie tej prędkości praktycznie żadnej, będzie ona tam 2-5 na godzinę, ta woda nie będzie gdzieś się tam podnosiła pod tą maskę, nie będzie leciała na silnik, wtedy jest większa szansa, że silnik wody nie zaciągnie. Ale nawet jeżeli zaciągnie na niskich obrotach, jest większa szansa, że on się po prostu zatrzyma, tą wodę wydmuchacie z komory spalania i silnik będzie dalej pracował. Sam kiedyś miałem taką nieprzyjemność właśnie wjechania w taką kałużę, gdzie silnik pociągnął wody. Na całe szczęście silnik pracował właśnie na wolnych obrotach. Wyjąłem świecę, wydmuchałem tą wodę, pokręciłem silnikiem i silnik dalej działał. Natomiast jeżeli silnik będzie pracował na wyższych obrotach i pociągnie cokolwiek tej wody, wykona jeszcze tych kilka obrotów, będzie miał po prostu większy moment obrotowy przy wyższych obrotach silnika, wykona kilka obrotów, tak jak tutaj w tym przypadku, no i co? I doprowadzi to właśnie do takiego efektu, że wygnie się korbowód i no będzie problem po prostu. Oczywiście silnik może zaciągnąć wody nie tylko po wjechaniu w kałużę. Bardzo często też się zdarza, że takiej wody wrzuci pod maskę samochodu auto jadące z naprzeciwka, gdzie ta woda spod kół po prostu leci, tryska na przeciwny pas ruchu pod inne samochody. Także na to też warto uważać i oczywiście uważajcie, kiedy jedziecie w kolejnach z tą wodą, żeby ta woda nie pryskała gdzieś tam na boki. Lepiej sobie z tej kolejny wyjechać, wtedy auto nawet ma lepszą trakcję, lepiej się prowadzi taki samochód. Jeżeli będziecie brać te kolejny z boku, nie będziecie jechać tą wodą w kolejnach. Spójrzcie sobie, jak wygląda wał korbowy. Tutaj na czwartym cylindrze nic się tutaj nie wydarzyło. Tutaj mamy trzeci cylinder. Też się nic nie wydarzyło. No i tutaj mamy drugi cylinder przytarty dosyć mocno. Jest to wyczuwalne pod paznokciem, także nie sądzę, żeby dało się to spolerować. To się raczej nie nadaje do polerki. No i tutaj mamy pierwszy cylinder. Też się tutaj nic nie wydarzyło. A tutaj mamy tłoki pozostałe od tego silnika. Zobaczcie sobie. Tak wygląda panewka na czwartym cylindrze. Jest tylko warstwa adaptacyjna przytarta. To jest normalne. Z korbowodem też się tutaj nic nie wydarzyło. Tutaj mamy trzeci tłok. Panewka tak samo w bardzo dobrym stanie. Nic jej tutaj nie dolega, że tak powiem. I tutaj mamy pierwszy tłok. Panewka tak samo w bardzo dobrym stanie. Korbowód też, tłok też. Także problem jest tylko z drugim cylindrem, na którym właśnie był wygięty korbowód. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, o komentarzach. Widzimy się za tydzień. Za tydzień też będzie ciekawie.